Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Od kilku lat, 24 maja, uwaga opinii publicznej zwrócona jest na problematykę ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy. Tego dnia bowiem z inicjatywy Europark Federation od 1999 roku organizowane są obchody Europejskiego Dnia Parków. Data ta ma wymiar historyczny i upamiętnia ustanowienie 24 maja 1909 roku pierwszego parku narodowego w Europie w Szwecji. Federacja w swoich działaniach koordynuje wszelkie działania popularyzujące ideę ochrony bogactwa przyrodniczego Starego Kontynentu, siedlisk przyrodniczych i krajobrazów. Tegoroczne obchody upływają pod hasłem Living Working Landscapes. Inicjatywy edukacyjne podejmowane przez służby ochrony przyrody we współpracy z lokalną społecznością dostarczają dowodów, iż obszary chronione to natura, ludzie, harmonia, a ich zachowanie to jedyna droga do rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszenia szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania pod warunkiem zachowania właściwych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka. Szczególnego znaczenia nabiera w takim rozumieniu edukacja w zakresie ochrony przyrody. Edukacja jest jednym z podstawowych zadań statutowych realizowanych z mocą ustawy o ochronie przyrody przez służby polskich parków narodowych. Zważywszy na hasło przewodnie Europejskiego Dnia Parków Narodowych w 2007 roku, warto przywołać przykład Słowińskiego Parku Narodowego, parku, w którego nazwie zawarto pamięć o historycznych mieszkańcach naszego regionu, jako symbol harmonijnej więzi pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, a zarazem jako symbol dbałości o osobliwości przyrody i kultury materialnej. Tradycje słowińskie, kaszubskie pielęgnowane są tu nadal dzięki udostępnieniu zwiedzającym w 1963 roku Zagrody Słowińskiej, obecnie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Słowiński Park Narodowy powołano do życia z dniem 1 stycznia 1967 roku, chociaż działania zmierzające do jego utworzenia podejmowano już w 1945 roku na pierwszym zjeździe Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a inicjatorem tego przedsięwzięcia był profesor Władysław Szafer, przez wiele lat orędownik i promotor tej idei. Pierwszy projekt parku zakładał włączenie Mierzei Łebskiej i Sarpskiej wraz z najwartościowszymi przyrodniczo terenami w głębi lądu, łącznie ponad 32 tysiące hektarów. Ostatecznie ustanowiono ochronę na powierzchni niewiele więcej jak 18 tysięcy, co znaczy, że zrealizowano plany zaledwie w połowie. Od 40 lat w cieniu wydm zapisuje się karty nowego rozdziału w historii naszej ziemi, związanego z funkcjonowaniem Parku Narodowego. Na naszych oczach splatają się losy przyrody, ale też i ludzi. Wśród tych ostatnich warto wspomnieć pomysłodawców utworzenia Nadmorskiego Parku Narodowego, autorów publikacji, z których czerpiemy wiedzę o jego walorach przyrodniczych oraz kulturowych, pracowników parku i lokalną społeczność podejmujących trud zachowania dziedzictwa regionu. Trud ten znalazł odzwierciedlenie w statusie Słowińskiego Parku Narodowego. W 1977 roku park zyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery. Walory przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego zostały również zaakcentowane w decyzji o wdrażaniu na jego terenie zaleceń Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe Ptactwa Wodnego. Nową kartę historii Słowińskiego Parku Narodowego zapisały wydarzenia roku 2004, zdominowane pracami nad kształtem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce i nowelizacją granic parku. Także dzisiaj granice parku to ponad 32 tysiące hektarów, w tym 11 tysięcy hektarów wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, a więc w postaci powierzchniowo zbliżonej do pierwotnych założeń. Włączenie w granice parku dwumilowego pasa wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego ma na celu włączenie parku do międzynarodowego systemu przybrzeżnych i morskich obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Słowiński Park Narodowy to także międzynarodowa ostoja ptaków, ustanowiona zgodnie z przyjętymi przez BirdLife International naukowymi kryteriami dotyczącymi składu gatunkowego i liczebności awiafauny występujących na danym terenie.
Słowiński Park Narodowy to wreszcie trzon Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego, obszaru wyznaczony według tych samych założeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słowiński Park Narodowy to dla jednych hasło ze stron podręcznika szkolnego lub kolorowa fotografia z wycieczki, dla innych bezcenna ostoja naturalnej przyrody. Dla mieszkańców, których mam przyjemność reprezentować, to krajobraz oglądany z okien własnego domu, będący symbolem trwałości naszego dziedzictwa narodowego. Dziękuję wszystkim pracownikom Słowińskiego Parku Narodowego, firmom pracującym w Słowińskim Parku Narodowym, tym którym, wszystkim, którzy przez 40 lat dbali i dbają o to najcenniejsze dobro nie tylko naszego regionu i Polski, ale także Europy i świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.